Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w Spyro 2 Riptos Rage w odświeżonej trylogii Spyro Reignited Trilogy. Dzisiaj zrobimy sobie miejski szlak, czyli w miarę krótki poziomik, taki czasówka, a potem idziemy do poziomu Zephyr, na którym troszeczkę tam pewnie posiedzimy, tak czy siak. Tak więc zróbmy to, miejmy już to z głowy po prostu. 2500 diamencików. Nie jest źle. Okej, okay, w ogóle. O właśnie. No tak, miejski szlak. Boże, ja się nie przygotowałem. Jak tutaj kolejnościowo najlepiej zrobić? To nie wiem. Ale ładnie to wygląda. Oj, podoba mi się. Okej, okay, tutaj oni będą skakać. Zaraz się wami. O jest. Wami zajmę. Czy mogę liny porozwalać i to będzie o tyle? Tak. Mogę liny porozwalać. Jednego pominąłem. Tutaj jesteś. Gołąb jest. I jeszcze was trzech. Okej, okay, okej. Okay. Czasowo nie jest źle. Ale muszę uważać. Bo ponieważ... bramki. Ja sobie o tak może polecę. Może o tak polecę i zdążę. Błagam. Zdążę chyba. O ile niczego po drodze nie pominąłem. Chyba nie. O mój Boże, o mój Boże. O mój Boże. Czy to już wszystko? Tak, tutaj będzie ostatnie. A, zrobiłem to! Za pierwszym razem. XD. Tak, spróbuj ponownie, bo jeszcze musimy znaleźć dodatkową tutaj planszę na orb. Znaczy, dodatkowy challenge na orb. I gdzie to będzie? To już muszę szukać. Wydaje mi się, że jakoś tutaj w tym budynku. O, tutaj, o, siema. Witaj. Na miejskim szlaku pojawił się problem z przestępczością. Myślę, że możesz nam pomóc się z nią rozprawić. Szajka kocich złodziei wspięła się na mury budynków i dobrała się do moich funduszy wyborczych. Pomożesz mi się z tym uporać? Jasne. Może później. Łowca zajmie się ściąganiem tych obwiesiów z murów, ale ty musisz przejąć to, co ukradli, zanim bezpowrotnie utonie w kanale. Powodzenia. Łowca czeka na ciebie na zewnątrz. Dobrze, z Hunterem to zrobimy. Okej, okay, jak to działa? On będzie strzelał, a ja muszę to wszystko łapać, tak? No luzik, to ty strzelaj. Dobra. Hunter, ty tutaj jesteś. Muszę obserwować go. Dobra, nie mogę za bardzo się tak zbliżać, bo ja muszę obserwować, gdzie to konkretnie leci. O Jezu, prawie zabrałem. Ale udało się. Kurde. Dobra. O Jezu. O Jezu. Gdzie to jest? Dobra, dogoniłem go. Ostatnie zostało. Jest! Udało się! Brawo! Dałeś kanaliom porządną nauczkę! Udało się! Kurczę, szybko i za pierwszym razem. I to mi się podoba. Fuck yeah! Zrobione. Dobra, możemy stąd już wychodzić praktycznie. Czy nas samo wyrzuci? A nie, jednak nie. Wyjdź. Wyjdź. Szybciutko w miarę. Kurczę, 4 minuty odcinka i już. Ładnie. I to mi się podoba. No i teraz ten Zephyr. Oprócz Zephyra właśnie zostaje ten poziom z kamienistymi przeciwnikami, do którego będziemy musieli wrócić, bo jeszcze musimy się nauczyć umiejętności, że skaczemy do góry, robimy roll i walimy w dół, żeby rozwalić skały. Coś takiego, w skrócie opowiem. I jeszcze poziom magmowy i taki shady właśnie, shady oasis, czyli jakiś tam oaza czegoś tam. I to będzie cały ten świat. A, i jeszcze kolejny speedway. No tak. Szlak.
Speedway, szlak, cokolwiek. Czyli 4 zwykłe poziomy i szlak. Okej. Okej, można tak powiedzieć, że wszystko zrobimy. To już za niedługo, praktycznie już mamy 50% gry. Sprawdzałem przed odcinkiem. Zephyr 2900. Ulala. Nie jest źle. Głupi Zephyr. Co za ptaszki. O. Au. Ała. Dobra, ile tutaj do uzbierania? 404 orby. O kurde, jaka trawa. No nie gadajcie, że to będzie aż taka trawa. Oj. Muszę uważać na te maleństwa. O właśnie, o to chodzi. Bo one dostają te naboje. Kurde. A jeszcze tu jest mały. One dostają te naboje, o właśnie. Zbany. A, dwa rozwaliłem od razu. Powinienem je ściągać z tego, z armaty. Ale chyba tak też mogę to zrobić. Okej, żuczek. Ciebie zjem. Jesus, ale tutaj te zielone dwójki, te diamenty mogą być pochowane. No chodźcie. Ich chyba tak łatwo nie rozwalę. O właśnie, te zielone, no patrzcie jak to może być doszczętnie pochowane. Fuck. Ale będziemy szukać, tak czy siak. Spora plansza, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, tu jest maleństwo to całe. To sobie zjadł. Siema. Japońskie działo odmawia mi współpracy. Dasz radę rozwalić to ptaszysko, żołnierzu? Dalej, nie ociągaj się. No dobra, bro. Spoko. Miałem ptaka rozwalić, czy co? No. Okej, tam wazon jest. Jeszcze jeden ptaszor. Dobra, są wszystkie. Ale widziałem tego ptaszora, kurcz. A drzwi. Tutaj są jeszcze drzwi jedne. Co, czegoś tam w środku nie ma? Dobra, myślałem, że jakaś taka beczka do zniszczenia tym działem jest. Hajsy. Okej, tutaj to. Tutaj jeszcze dookoła tej jedynki. I chyba wszystko, tak. Tutaj wszystko mi się wydaje. Czyli wyczyściliśmy ładny teren mapy już. To jest na plus, bo i tak będziemy się męczyć z minigierką jedną. O, fuck. Okej. Czy słyszę kota? A nie, to wszystko słyszę. On sobie to wypluwa. A to znika, okej. A ty co, mały kurczaczku? Kurczak mały? Czakena pobiłem. Tu nic nie ma. Sparks mi niczego raczej do tyłu nie pokazuje, więc luz. A ty co? A? Czaken? Bum! Kolejne działo. I tak właściwie tutaj się ogółem kończy ten poziom. Ale no właśnie, on się tak szybko nie skończy. To do rozwalenia? Tak. A tego sobie od razu rozwalę. A, dzbany rozwalony. Oddziało! Ej, serio? Za to osiągnięcie dostaje się? Ej, dobra, jestem pozytywnie zszokowany, że za takie coś się dostaje. Ale luz. Nie narzekam absolutnie. No kurde. Jeszcze te ptaszyska trzeba będzie rozwalić. O, strzelają. Cwaniaki. Pum, pum. Mam nadzieję, że naprawdę niczego nigdzie nie pogubiłem.
żadnych diaksów, bo później to szukać w takim terenie, ale bardzo ładnie wygląda ta plansza. Wiedziałem. Bardzo ładnie wygląda ta plansza. Autentico. Ta kamera! Okej, zostało działo. Tu od góry jest. Jaka tęcza. O ty dzbanie. Dobra, jeden dzban rozwalony. I czy to wszystkie pleszory? Wydaje mi się, że tak. O! Całe drzewko. Całe drzewko poleciało. Dobra. Myślałem, że więcej tych ptaszorów jest, ale luz. Tu na dole? Są jeszcze na dole diaksy. No pewnie, że tak. O i tam na dole, o Jezu, to będzie najgorsze, co może mnie spotkać. Mam już prawie... No, prawie 200 dopiero. Już... Nie, jeszcze nawet 200 nie mamy. Co za wybuch! Całe szczęście, że nie zdjąłem hełmu! A, jeszcze coś! Pułkownik kazał ci to dać, jeżeli zdołasz sforsować obronę bryzoptaków. Dobra robota, żołnierzu! Bryzoptaki! Fajna bomba. Dobra. What the fuck? A to zło, Jezu, się przestraszyłem, że to jakiś wróg. Dobra. Tu już chyba wszystko. Sparks, pokazujesz mi na dół i wyłącznie tylko na dół. Okej, okay, bierzemy najlepsze wyzwanie w tej grze chyba. Jestem mała bułpisk. Moje łaciate słodziki gdzieś znikły. Przez te ciągłe bitwy nic, tylko się płażą i uciekają. Pomożesz mi zagonić je do zagrody? Niestety. Musimy 5 ich znaleźć i poszukać i w ogóle. No jest na szczęście już tu pierwszy. Więc skakuj. Boże, ja się zastanawiam, jak właśnie one będą działały w tej części gry. Mam nadzieję, że w miarę okej. Okay. O, Jesus, to jest to. Ej, nie strzelajcie do mnie, błagam. Dobra, najpierw się ich pozbędę, żeby mieć spokój. No. Nowy dzbany! Nie. Aż Sparksa nie mam. Fuck this game. Muszę teraz po Sparksa biec. O, super. Nie mogę po drabince wchodzić. O. A no tak, o Jezu, jeszcze ten kielich, ten wazon cały głupi. Jest. Mamy Sparksa. Nawet ten zielony niech się przyda. A potem to jak mam skoczyć? Przepraszam bardzo. Ej, Autentico, jak mam po to wskoczyć? To ja nie wiem. Serio, ja nie wiem, jak potem to wskoczyć. Dobra, z wami to historia jest taka, że ja was podbijam. Chyba. O, Jesus. Jeszcze drugiego. Jak one latają. To będzie tragedia. Dobra, o jak ładnie poleciał. Ten też. Luz. To błagam, polećcie mi sensownie. A ten gdzie? What the fuck? Dobra, leć tam. nie bądź tutaj, błagam. Błagam, przesuń się w prawo leciutko, krówko. Tak. Dobra. Cokolwiek, idźcie. What the? Powiedzcie, że one są tam dwa. Są. Yes.
Jezu! Nie straszcie mnie tym bagowaniem się. Dobra, najpierw jeden. No halo. Najpierw jeden. Dlatego nienawidzę tej misji, bo te krowy to są tragedia normalnie. No. Dobra. Ile tutaj w ogóle orbów? 4 do zdobycia. Od niego mam 2 do zdobycia w tej planszy. Okej. Okay. Teraz wracamy do tego... Czemu... A, dobra, już wiem, jak zdobędę. Tutaj wchodząc, no tak. I nie będzie problemów. Whip. Mhm. No i zaraz już jedna część będzie zrobiona, tak w pełni. Sparks pokazuje mi gdzieś tam daleko. Czyli tutaj nic już więcej nie ma. Uff. Uff. Pierwszy kawałek zrobiony. Arr. Czas na numero dos. Mhm. Sparks, dobra. I diaksy. Żeby tutaj ogarniać, gdzie są te diaksy. Okej, okay, teraz jeszcze te dwa małe. One to łatwe. Wleciał. Jakimś cudem. No i jeszcze ty, stary. Chodź. Okej. Nie wyleć mi tylko. Dobra. Pyk. Mhm. Przeraża mnie ta misja, nie lubię jej. I wlatuj. Elo. Dzięki, Spyro. Oto drobne podziękowanie za twój trud. Trud. Luz, dawaj mi to. Dawaj tego orba. Miałam jeszcze 2 słodziki, ale kilka dni temu na dobre straciłam je z oczu. I właśnie te 2 słoniki to będzie porażka. To będzie ostra porażka. Okej, Sparks, pokazuj mi... O właśnie, tu diamenty. Gdzie są jeszcze diamenciory? A chyba tutaj na razie nie ma. Okej. A pff, był jednak. Siema. Co to za blask strzelił tam z okna? Tego okna na górze, głuptasie! Profesor zapewniał, że pracuje nad sposobem, bym wrócił do Julii, ale dawno go nie widziałem. Znajdź profesora. O Boże, to jest ta Julia. O Boże, jeszcze tu wrogowie są, a nawet o tym zapomniałem. Dobra, po kolei może. Najpierw diaksy. Nie znoszę tego zapiru. Właśnie za to, że tutaj jest taki mindfuck myślowy. Ale no luz. Nic więcej nie zrobię. Ops. Ops. Dobra, błagam. Przejdź tu. Dobrze! On poleciał tak praktycznie bezproblemowo. O, w pytkę. Dobra, stary, nie baguj się. Nie baguj się. Ja po ciebie zaraz przyjdę. Jeszcze druga krówka. O, w pytę. A druga jest tu. Okej. Okay. Leć tam, bro. Lecisz. Nie spartol mi tego. Co tam się dzieje? Co za dźwięki? Dobra. Tak. On nie trafi. Błagam. Czy ty?
Typie, ogarnij się. Poświęciłem się spadając, żebyś ty mógł się poprawić tam. Boże, te krowy to jest najgłupsza rzecz w tej grze. Autentico. Nie. Stary, ogar dupę. Ogar tyłek. O, drugi też, drugi. Idźcie już razem. Ale ty wróć. Chyba, że ty potrafisz o tak. Dobra, ty potrafisz o tak. To w sumie czemu od razu tak nie robiłem? No, przesuń się. Dobra. Masakra. Tak, wskakuj tam. No. O mój Boże. Ale to jeszcze nie koniec, bo jest ta jedna minigierka z tą Julią i wszystkim tam innym. Od ciebie już będę miał spokój z tymi krowami chociaż. No wskakuj. Podobałeś mi! Odnalazłeś wszystkie 7 słodzików! Oto zasłużona nagroda! Daj mi to! Pyk! 36! Słupach! Dobrze, no i jeszcze właśnie ten mindfuck tutaj. Ile mamy diamentów? No, sporo. Tutaj ten mindfuck będzie. Okej, jeszcze od początku. Tutaj wszystko chyba mam. Wydaje mi się. Widzę właśnie tam coś jest. A co to jest? Nasionko jedno. Dobra, najpierw do profesora sobie pójdźmy. To pominąłem. To wszystkich pozabijałem. Co tam się na tej górze dzieje? Ja się pytam. Sam nie wiem. I tutaj te dwójki oczywiście zielone w tej trawie, bo jakże inaczej. Profesorze! Cip, cip. Ty tutaj jesteś. Daj mi hajsy. Dobra, już więcej hajsów nie ma. Spyro, mój zuchu! Mam dla ciebie magiczną fasolkę. Znaczy ziarenko. Gdzieś tu było. O, już jest. Może zasadzisz je w ziemi i sprawdzisz, co z niego wyrośnie. Si. 3 gwiazdki niby. No dobra. Okej. Okay. Muszę strzelić tutaj. Oh fuck. Zapodziałeś gdzieś ziarenko? Mogę sp... Nie. Gdzie jest drugie ziarenko? Przepraszam bardzo. To może inaczej właśnie powinienem najpierw tu dać? Czy dostanę się tam? O, fuck! To jeszcze jedno muszę, definitywnie. A nie, jednak nie. Tu. I pięknie. Say what? A nie. Nie, chyba wiem. Ja tutaj tak szybko nie wskoczę. Ja chyba muszę tego użyć gdzieś indziej. Tu mi się wydaje, że... Nie? Chyba nie. Ja chyba wiem gdzie. Tutaj! Ha! Będę miał kolejne ziarnko. Tak. I tutaj ten jeden diament. Dobra. I teraz to się chyba będzie wszystko zgadzać. Bo... Tutaj jeszcze mi brakowało. Tak. I teraz po tamto muszę wrócić na logikę. Zebrać. Się pojawiło znikąd. I będzie to ukończone. Droga do tego mościku. No musiałem trochę pomyśleć. Fakt faktem, ale dobrze skojarzyłem. Bo byłoby inaczej ciężko. Okej. To... Błagam, chcę trafić. To aż tak wyrosło. Już się bałem, że zostanę wyrzucony. Autentico. Okej, teraz to... Pir! Strzeliłem!
Nie! Czemu to takie jest? No o co chodzi? Przecież strzelam normalnie, celuję, nie wiem, pod wiatr, czy jak mam strzelać? El idiotem normalnie czasem. Dobra, ale no nieważne, nie będę narzekał. Tu nie wskoczę, muszę tu z boku. Luz zbierajmy. Czy nam... O, oczywiście już się dźwięk zbugował. Brakuje nam 70. Już chyba tutaj normalnie dotrę. O Jezu, profesorek. Brawo, Zuchu! Oto dwa kolejne ziarenka, dzięki którym przejdziesz dalej. A jeśli możesz, weź to ze sobą. Tylko przeszkadza mi w kieszeni. Orb. Trzeci orb. W tej planszy. Aha. Dziękujemy. 37. No, no, no. Spirits. Dobra. Jeszcze tutaj powinny być diamenciory. Najpierw diamenciory, potem się zajmę tym. Tu. Co, jak tutaj to zrobię? Okej. To jest dobrze. O! Dobra, już wiem. Już wiem. Pyr. Przecież to jest... na logikę. O! Myślałem, że ty, Spyro, trochę dalej tu plujesz. Debilu. Pyr. Dobra, na logikę. Przecież mogę się o tak cofnąć. I błagam, żeby to już wszystko było. Trafty, dzbanie. I to. Mogę o tym pomyśleć, ale zapomniałem, że to tak działa. Luz. Romeo. Ach, gdzieżeś ty, mój Romeo? O, oto i Romeo. Proszę, weź to, już nie będzie mi potrzebne. Skąd ty miałaś tego orba, debilko? Okej, dziękuję bardzo, 38. O, odleciała sobie. Gdzie ty lecisz? Nie wiem, w kupę zrobić, czy gdzie? A tam jest swój Romeo, halo. Jak ty latasz, jak ty go szukasz? No siema. O, wow. Ładnie. 60 mi brakuje, to już chyba tylko ten wazon i już będzie z głowy. O, masakra. On ten poziom trochę zajął. Jak mówiłem od samego początku. Gdzie jest właśnie ten wazon? A tu. Okej. Wydaje mi się, że będzie to wszystko. Ten wazon i już elo. Ale mam z głowy ten poziom. Te krowy jednak nie były takim problemem. Całe kurcze szczęście. Prosto. Całe szczęście. Bo sporo zabawy z nimi miałem w oryginale. Niestety. Pyk. I ostatni na samym początku. Ja w ogóle z tobą nie pogadałem na samym początku. O stary, mogę nadrobić rozmowy? Mimo, że już mam talizman i tak dalej? Dobra, Spyro. Sytuacja jest niewesoła i wygląda następująco. Bryzo ptaki przyparły nas do muru. No, luzik, ale już to zrobiłem. gdzieś nie ma 13! O mój Boże. O, tu jest jeszcze. Dycha. Gdzie jest? Jest dycha, dobra. 100%. Wyjdź. Zefir skończony. O Jezu, mój drugi najbardziej znienawidzony poziom w tej grze. O mój Boże. No co, nasionka będziecie jeść, a? To szorki. Ups. No cóż, zdarza się.
No dobrze, ludziska zrobiliśmy. Znowu dwa kolejne poziomy. W tym ten Zephyr chyba do tej pory najdłużej nam wyszedł, bo chyba z 25 dobrych minut. I to by było na tyle. Oczywiście łapeczki, komentarze, subskrypcje, dzwoneczki. Jeżeli oczywiście wam się film spodobał. No jeżeli chcecie być też na bieżąco z innymi filmami. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!